Ty przyrzekłeś, że spośród sobą. Chcemy się skąpać w tej mocy miłości, która przychodzi do naszego życia, aby się nam objawić, aby Ciebie objawiać, aby Ciebie nas uczyć. Chcę Cię prosić, Panie Jezu, abyś dzisiaj posłał Ducha Świętego do Ojca, abyś dzisiaj tutaj, w tym miejscu, w sposób szczególny Ducha Świętego udzielił, abyś dzisiaj tutaj temu ludowi, tej wspólnocie zebranej w tym kościele, posłał obietnicę Ojca. My, Panie, wierzymy w Twoją obietnicę. My wierzymy w Twoją moc, wierzymy w moc Twojego Słowa, wierzymy w moc Twojej obietnicy. My wierzymy, Panie, że Ty nigdy nie zawodzisz i wierzymy, że dzisiaj również nas nie zawiedziesz. Z całą pokorą, na jaką nas stać, z całą miłością, na jaką nas stać, z całą bezradnością i biedą Twoich dzieci stajemy przed Tobą dzisiaj, wołając o Ducha. Bo my wiemy, Panie, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, Panem jest Jezus. Nie jesteśmy w stanie wyznać Ciebie, nie jesteśmy w stanie uwielbiać Ciebie, nie jesteśmy w stanie kochać Ciebie, podążać za Tobą, naśladować Ciebie. Nie jesteśmy w stanie uczynić nic, Panie, bez mocy Ducha Świętego. On jest nam niezbędny, absolutnie niezbędny. Wiemy o tym. I wiemy o tym, że On w nas mieszka również, ale wiemy też o tym, że Ty chcesz czynić w nas źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu. Ty chcesz nieustannie odnawiać w nas źródło Ducha Świętego. Ty chcesz nieustannie czynić nas nowymi i świeżymi w Duchu Świętym. Ty chcesz nieustannie posyłać Go do nas, aby On nas wprowadzał w tajemnicę Królestwa. Jezu, poślij dzisiaj Twojego Ducha. Tchnij na nas mocą Twojego Ducha. Spraw, aby Duch Święty mógł dzisiaj zamieszkać w nas na nowo, z nową mocą, z nową świadomością z naszej strony, z nowym doświadczeniem, z nowym przeżyciem. Ty wiesz, jak bardzo jesteśmy przeżyciowi, wiesz, jak bardzo potrzebujemy doświadczenia, wiesz, jak bardzo jesteśmy cieleśni, wiesz, jak bardzo ten element w nas dominuje, wiesz, jak bardzo potrzebujemy, żebyś nas dotykał w Duchu Świętym. Panie, tam, gdzie byli zgromadzeni apostołowie, dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Chcemy Cię prosić, abyś ponowił ten znak, abyś ponowił znak uderzenia gwałtownego wichru tu dziś pomiędzy nami, abyś przyszedł z całą mocą, z całą potęgą Twojej miłości, abyś dzisiaj nas przewrócił w naszym życiu, tylko po to, żebyśmy mogli powstać jako nowe stworzenie. Abyś dzisiaj nas przemienił do tego stopnia, żebyśmy wychodzili tańcząc z tej świątyni. Żebyśmy wychodzili w takiej radości, której nigdy dotąd nie doświadczyliśmy. Ty wiesz, Panie, jak bardzo tego potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy, żeby nasza mentalność starego człowieka została przemieniona. Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy, aby to doświadczenie naszej światowości, zanurzenia w świecie zostało przemienione. Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy tchnienia Twojego Ducha. Dlatego wołamy do Ciebie, abyś Go posyłał wciąż i nieustannie na nowo. A dzisiaj w sposób wyjątkowy, dzisiaj w sposób szczególny. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Maralaria, 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 maralaria. To nie boli, to nic nie kosztuje. Zacznijcie oddawać uchwały waszym głosem. Śpiewaj A, zwykłe A. Daj znak swoim głosem Duchowi Świętemu, że Go pragniesz. Daj znak swoim głosem Duchowi Świętemu. Niech ten Kościół zabrzmi śpiewem, niech ten Kościół zabrzmi głosami. Naszymi głosami wobec Jezusa, spragnionymi mocy Ducha Świętego. Saradaria, radaria, saradaria, radaria, 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 saradaria, radaria, 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 radaria,
zdołam przyjść. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Duch Święty wołam przyjść. Duch Święty wołam przyjść. Bądź jak ogień w duszy mej. Kiedy przyszedł na wieczernik, on wyważył drzwi
i apostołowie poszli, by głosić słowo. To jest niebezpieczna modlitwa, kiedy wołamy o ducha, wołamy o ogień. Tak naprawdę wołamy o to, byśmy zostali wyrzuceni w nowe miejsca. Byśmy zostali wyrzuceni w miejsca, w których nigdy nie byliśmy. Duch Święty chce wziąć nas w nowe miejsca, dlatego Tobie dziś mówimy, Duchu Święty. Przyjdź. Tobie mówimy, wypełnij nas. Ciebie zapraszamy. Zrób, co tylko chcesz z naszym życiem. Chcemy być ludźmi dzisiaj, którzy będą dostępni dla Ciebie. Chcemy być ludźmi, którzy będą nosili Twoje namaszczenie. Przyjdź, Duchu Święty. Sikora makora masina ramakosi ramakoti releke. Paramakora masina matoro masina ramakoni. Przygotuj nasze serca, Panie, a przyjście Twoje dziś na nowo. Sikora makora masina ramakiri masoro matira. Byśmy byli nowymi ludźmi. Byśmy już nigdy nie byli tacy sami. Przyjdź, Duchu Święty. Sira makora matora 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 matiri amana. Siri Maroma Masini Matora Masini Mikoro Masini Pirala Makora Manana Sini. Panie, otwieramy się na nowe. Otwieramy się na nowe. Mówimy Ci tak na wszystko, co chcesz uczynić. Przyjdź, Duchu Święty. Thank you.
Wyposażył w to doświadczenie, w tę moc, w tę łaskę wzywania, przyzywania skutecznego Ducha Świętego. Moi kochani, chcemy się za was modlić, chcemy, abyście przystąpili do takiej indywidualnej modlitwy. Będziemy to czynić w takich rzędach, jak do Komunii Świętej. To będzie bardzo krótka modlitwa, bo jest was bardzo wielu w Kościele. Nie możemy się modlić długo, zresztą nie ma takiej potrzeby, bo skuteczność tej modlitwy wcale nie zależy od jej długości. Będziemy się modlić w tych rzędach, tak jak powiedziałem, wszyscy kapłani, Marcin. Proszę was, żebyście zaufali Duchowi Świętemu. Nikt z nas nie ma na Niego monopolu, nikt z nas nie ma Go bardziej. My wszyscy wierzymy, że jesteśmy wyposażeni dzisiaj na ten wieczór w dokładnie tę samą łaskę. I tą łaską chcemy wam służyć, dlatego nie wybierajcie tych kolejek pod kątem jakichś preferencji, które są poza wiarą. Niech tylko wiara wami kieruje. Niech tylko wiara sprawi, że podchodzicie do tego, który jest najbliżej. Nikt z nas nie ma Ducha Świętego bardziej na dziś wieczór. Wierzymy głęboko, że Jezus chce wyposażyć każdego z nas, którzy będziemy posługiwali w dokładnie taką samą moc przyzywania Ducha Świętego dla was. Skorzystajcie z tego, stawajcie w obliczu Jezusa. My jesteśmy tylko narzędziami. Nie ma w nas nic takiego, co mogłoby zachwycać samo w siebie. Samo w sobie jest tylko Jezus. Jest tylko Jezus i Jego moc. Bardzo prosimy zespół, żeby w tym czasie, kiedy będzie trwała ta modlitwa, ona na pewno potrwa dość długo, prowadził nas w śpiewie, żeby trwało to uwielbienie Jezusa. Bardzo was prosimy też, kto może, niech nie wychodzi z kościoła, zostańcie, adorujcie Jezusa, módlcie się za siebie nawzajem, abyśmy mogli zakończyć to nabożeństwo błogosławieństwem, Najświętszym Sakramentem i rozesłaniem. Jeżeli możecie, to po zakończonej modlitwie nad wami po prostu wróćcie do ławki, módlcie się dalej, uwielbiajcie Jezusa w darze Ducha Świętego, którego dzisiaj w sposób szczególny wierzymy, chce nam w tej świątyni na nowo udzielać. Bardzo pragniemy, żeby przytulił nas dzisiaj do
Twojego serca. Wiesz, jak bardzo pragniemy, byśmy mogli rzeczywiście spojrzeć Tobie w oczy, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie Twoimi oczami, żebyśmy mogli zobaczyć ten wyraz miłości na Twojej twarzy, wobec każdego z nas. Ty wiesz, Panie, jak bardzo pragniemy się przejrzeć w tym błękicie Twoich oczu, oczu, które zawsze patrzą na nas z miłością. Ty wiesz, jak bardzo pragniemy, byś złożył na naszym czole pocałunek miłości, tymi ustami, które zawsze mówią o nas dobrze. Ty wiesz, jak bardzo pragniemy, Panie, byś dotknął nas tymi dłońmi, które są święte, czyste, które niczego od nas nie chcą. Tymi dłońmi, które nas ukształtowały i uczyniły, zanim świat powstał, Panie. Ty już wtedy o nas myślałeś, Ty już wtedy chciałeś nas mieć. Ty już wtedy nas zapragnąłeś, Ty już wtedy nas zaplanowałeś. Ty już wtedy nas kochałeś, Panie. Twoja miłość jest starsza niż ten świat. Twoja miłość do nas jest starsza niż ten świat. Chcemy Ciebie błogosławić, chcemy Ciebie uwielbiać, chcemy Ci dziękować za to. Za to czułe gesty, które dzisiaj wobec nas wykonujesz. Za tę bliskość i dobroć, za tę łagodność i miłosierdzie. Chcemy Ciebie błogosławić, Panie, bo dzisiaj każdy z nas może poczuć, jak to jest. Siedzieć na Twoich kolanach i być przytulanym do Twojego serca. I być pieszczonym przez Twoje dłonie. I wsłuchiwać się w Twoje pełne miłości, łagodności słowa. Dzisiaj możemy, Panie, doświadczyć takiej bliskości. Dzisiaj możemy wejść w taką relację. Ty nas zapraszasz, Panie, od początku tego forum do relacji najbliższej, jaka jest tylko możliwa, do relacji intymnej, do relacji małżeńskiej. Ty nas zapraszasz nieustannie do takiej relacji, w której chcesz nas leczyć, w której chcesz nas uzdrawiać, w której chcesz wycofywać każde przekleństwo złego ducha, w której chcesz łamać wszelką władzę złego ducha nad naszym życiem. Ty nas zapraszasz do takiej relacji, do takiej bliskości, która stanie się źródłem zyskującym ku życiu wiecznemu, która stanie się źródłem miłości nas, która stanie się źródłem nowego życia. Ja chcę Ciebie uwielbiać i błogosławić, Panie, w Twojej czułości, w Twojej bliskości, w Twojej delikatności, w Twojej łagodności. Chcę Ciebie błogosławić, Panie, w tym, jak dobry jesteś dla nas i w tym, jak bardzo Tobie zależy na tym, aby nas o tym przekonać. Chcę Ciebie błogosławić, Panie, we wszystkim, coś uczynił z nami dzisiaj, tego wieczoru. Chcę Ciebie błogosławić we wszystkim, czego już doświadczyliśmy i czego jeszcze dzisiaj doświadczymy. Chcę Cię błogosławić, Panie, w naszych modlitwach Ezechiasza, w tych modlitwach, kiedy zwracamy się do ściany i wyjemy, Panie, do Ciebie, wołamy w bólu naszego istnienia. Ja chcę Ciebie błogosławić, Panie, w tych wszystkich chwilach, w których próbujemy tak po ludzku nieudolnie przekonać Cię o tym, że jesteśmy warci Twojej miłości. Chcę Ciebie błogosławić, bo my nigdy tego nie musimy czynić. Bo my nigdy nie musimy Ciebie przekonywać, że jesteśmy warci, bo dla Ciebie jesteśmy warci Twojej miłości. Bo dla Ciebie zawsze byliśmy warci Twojej miłości. Dla Ciebie byliśmy tak cenni, że pozwoliłeś się przybić do krzyża. Błagam Ciebie dzisiaj, Jezu, aby choć jedna kropla Twojej krwi dotknęła naszych serc. Błagam Ciebie dzisiaj, Jezu, przez przyczynę mojego kapłaństwa, aby Twój krzyż stał się jaśniejącym znakiem naszego życia. Błagam Ciebie przez przyczynę tego kapłaństwa, Panie, abyś dzisiaj wstępował w nas w Twojej chwale i potędze zmartwychwstania. Błagam Ciebie dzisiaj, Panie, w potędze i mocy Twojego Chrystusowego kapłaństwa, którego mi udzieliłeś, abyś nas posyłał. Będziemy Cię o to prosić jeszcze jutro, ale już dziś. Posyłaj nas do świata. Posyłaj nas jako świata. Posyłaj nas jako tych, którzy niosą Twoją obecność. Posyłaj nas jako tych, którzy są świadkami Twojego życia. Posyłaj nas jako tych, którzy są dziedzicami Twojego Królestwa. Posyłaj nas jako tych, którzy są nosicielami Twojego Słowa, nosicielami Twojego uzdrowienia, świadkami Twojej dobroci, miłości i miłosierdzia. Posyłaj nas jako mężnych świadków. Posyłaj nas zdrowymi. Zabieraj jeszcze resztę tego wszystkiego, co może w nas być nieuzdrowione. Niech ten święty czas tego forum będzie czasem przemiany, totalnej, nadzwyczajnej, niezwykłej. W życiu Twoich dzieci. Daj nam dzisiaj doświadczenie Twojej miłości. Takie doświadczenie, jakiego jeszcze nigdy dotąd nie przeżyliśmy. Daj nam łaskę Ducha Świętego. Daj nam nowe oczy. Daj nam nowe uszy. Daj nam nowe serce. Daj nam nowe życie. Ty możesz to uczynić. Tobie zależy na nas.
a nam zależy na Tobie. Spotkaj nas ze swoją miłością. Pozwól nam spotkać się ze swoją miłością nawzajem, tu w tej wspólnocie. I pozwól nam zanieść tę miłość tam, gdzie jej w sposób szczególny potrzeba. Tam, gdzie jej brakuje. Bądź Jezusem. Bądź Bogiem z nami. Bądź Emmanuelem dla naszego życia. Bądź tym, który wyprowadza nas z wszelkiej ciemności do światła życia, do światła, którym Ty jesteś, Panie. Amen. Amen. Alleluja. Zaśpiewajmy jeszcze, uwielbiając Jezusa. Daj nam Boże,